Cześć, witam Cię w kursie Linux dla administratorów z wykorzystaniem Ubuntu. W tym kursie poznasz ciekawe narzędzia oraz zobaczysz, w jaki sposób możesz wykorzystać Ubuntu i do czego ono Ci się przyda. I Razem ze mną w tym materiale i w tym kursie zobaczysz, jak skonfigurować sobie środowisko pracy, czyli zainstalujemy w systemie Linux Visual Studio Code, skonfigurujemy sobie repo gitowe, uruchomimy to repo, będziemy wykorzystywać to repo, skonfigurujemy i zainstalujemy naszego, naszego Linuxa Ubuntu. 2204 w cloudzie, dokładnie w Digital Oceans i skonfigurujemy go tak, żeby świadczył usługę z wykorzystaniem Nginx proxy managera. Całość sobie zautomatyzujemy tak, żeby potem zreplikować to na przykład na innym hoście i uruchomić kolejną usługę. Oczywiście to nie wszystko, to dopiero pierwszy rozdział z czterech dostępnych w tym kursie i w kolejnym rozdziale zobaczysz jak w systemie Linux Ubuntu, ale nie tylko, debugować problemy z siecią na warstwach modelu OSI od 1 do 4. Poznasz też narzędzia, które ułatwią Ci tą diagnozę, oraz zobaczysz, jak rozwiązywać pewne problemy z Twoim systemem, które możesz napotkać podczas pracy po prostu z takim serwerem Linuxowym. W rozdziale trzecim Poznasz narzędzia, które ułatwiają administrację takim serwerem, jak Webmin. Skonfigurujemy sobie Firewall. Porozmawiamy sobie troszeczkę o TMUXie, narzędzie, które umożliwia i ułatwia pracę z dalną sesją. Stworzymy sobie własne IP tables. Porozmawiamy o tym, jak wykorzystywać SSH i do czego służą port forwarding, local forwarding i na przykład dynamic forwarding. Poznasz polecenie rsync, napiszemy parę skryptów w baszu i poznasz takie narzędzia, które też ułatwiają skanowanie sieci i dostarczają dodatkowe informacje jak nmap. Zobaczysz też dodatkowe narzędzia takie jak ranger, trashcell czy rikgrep oraz... Porozmawiamy sobie troszeczkę o wirtualizacji i zobaczysz, jak z wykorzystaniem KVM czy też Virsh i Wirt Manager zarządzać swoimi maszynami wirtualnymi, właśnie w środowisku Ubuntu. Porozmawiamy sobie też i wykorzystamy polecenie AWK, które ułatwi nam formatowanie naszego outputu. Ja oczywiście serdecznie zapraszam Cię do całego kursu i rozpoczynamy wspólnie naukę.